Wkleiła się guma do rzucia do włosów. Zobaczcie, jak ją usuwam. Każdemu się może zdarzyć, więc po prostu weźcie dwie kostki lodu i z dwóch stron gumy przyciśnijcie je w miarę porządnie na parę lub paręnaście minut, w zależności od świeżości gumy do rzucia. W razie potrzeby, aby przyspieszyć ten cały proces, możecie trochę te dwie kostki pocierać o siebie, aby było trochę szybciej. Po ostrożnym masowaniu możecie zobaczyć, że guma do rzucia powinna łatwo odejść i odczepić się od włosów. Zobaczcie. W sumie powinno to funkcjonować bez większych problemów. Następnym sposobem jest natłuszczenie. Aby usunąć gumę do rzucia z włosów, jest posmarowanie jej tłustą substancją. Do tego celu można użyć oliwy z oliwek, a także wazeliny kosmetycznej. Niewielką ilość natłuszcza się gumę i włosy w jej pobliżu. Następnie należy dokładnie wmasować oliwę lub wazelinę zarówno we włosy, jak i gumę, a potem odczekać około 15 do 20 minut. Następnie wystarczy delikatnie wyczesać gęstym grzebieniem gumy. Jeżeli nie udaje się to za pierwszym razem, trzeba czynność powtórzyć, czyli kolejny raz natłuszczyć włosy i gumę, odczekać oraz próbować znów wyczesać gumę z włosów. Grzebień proszę po każdorazowym przeczesaniu włosów oczyścić z resztek gumy. Podzielcie się, który sposób jest lepszy, lód albo olej. A może znacie inny, jakiś lepszy sposób na usunięcie gumy do rzucia z włosów. Subskrybujcie kanał i dajcie lajka. Dziękuję i polecam dalsze porady, jak i wideo.